Halo, 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 wracamy na drugą połowę spotkania Orzeł Lubawka, OLKS Piast Żerniki. Jak na razie wynik premiujący piłkarzy Piasta, 1-2 na boisku w Lubawce. Zdobywcą gola dla Orła Krzysztof Musiał, a dwóch bramek dla Piasta Żerniki Mateusz Magusiak. I już zaczęli Keita. Magusiak. Przedziera się Magusiak, ale nie udało się dośrodkować. Camacho pojawił się na placu gry. Camacho. Szukał tam Musiała. Camacho. Dobry pomysł, ale troszeczkę gorsze wykonanie. Stanuszek. Camacho na pewno tutaj pojawił się po to, żeby ożywić szeregi ofensywne Orła Lubawka. Łuczkiewicz będzie dorzucał piłkę z autu. Magusiak. I faulowany junior Camacho. Mamy nadzieję, że ten piłkarz doda troszeczkę animuszu akcjom biało-zielonych. Krzemiński będzie starał się dorzucić piłkę w okolice pola karnego. W polu karnym pojawił się Chorzankułow, najwyższy zawodnik Orła Lubawka. Dośrodkowanie. Camacho główką tam sparował piłkę w tłum piłkarzy. I rzut rożny dla piłkarzy Orła Lubawka. Kolejny raz piłkę w pole karne będzie starał się dorzucać Mateusz Krzymiński. Dośrodkowanie i jeszcze raz Krzymiński odrzutu rożnego. Tutaj drugi trener podał piłkę Mateuszowi Krzymińskiemu i kolejny raz ten zawodnik będzie starał się tutaj posłać piłkę w pole karne. Dośrodkowanie i tutaj z problemami wbija piłkę Bartłomiej Guździoł. Krzymiński na sobotę. Bejnarowicz do Jaroszewskiego. Jaroszewski złapie piłkę. Tak, złapał piłkę. Stanuszek. Jaroszewski. Stanuszek namusiała. Musiał odegranie do Krzymińskiego. Zwolennik. Na wyścigi tutaj ze stoperem Piasta Żerniki. Ale łapie piłkę Bartłomiej Guździoł. Na razie po raz kolejny ta druga połowa rozpoczyna się w taki sposób dość delikatny, ale pewnie już za chwilę będziemy mieli coraz to bardziej ambitne
akcję w wykonaniu obydwu drużyn, zwłaszcza Orła Lubawka, ponieważ Orzeł Lubawka obecnie przygrywa na to spotkanie, tak żeby można było to odmienić, te losy spotkania, to należy naprawdę zaatakować. Dlatego też pojawił się na placu gry Junior Camacho, któremu na pewno Jacek Wojna powierzył wiele zadań ofensywnych w przerwie i w instrukcji mu tutaj przekazał. Jaroszewski, Dan Dudę, Magusiak, Łuczkiewicz, Kejta wycofanie do Łuczkiewicza, Łuczkiewicz będzie dorzucał piłkę, nie, tutaj idzie jeden na jednego z Dudą i z rzutu rożnego będą wznawiać grę piłkarze Piasta Żerniki. Zdaje się tym rzutem rożnym piłkarze Piasta wyjdą na prowadzenie w tej statystyce rzutów rożnych. Zwolennik wybije piłkę z linii 5 metra i kontra w wykonaniu piłkarza Orła, Bejnarowicz. Bejnarowicz chciał tam znaleźć Dudę, ale nie wyszło mu to, ponieważ uprzedzony Duda przez Mateusza Piekarskiego. Krzymiński do Camacho, Krzymiński na Musiała, Zwolennik, przekłada piłkę Zwolennik i Kejta przy piłce. Groźna akcja tutaj w wykonaniu Orła Lubawka, ale nie udało się zakończyć golem tej akcji. Mateusz Mojka. Ale bez problemu chwyta piłkę Damian Jaroszewski. Popularny jogi. Stanuszek do Soboty. Sobota. I żółtą kartką napomniany jeden z zawodników Piasta Żerniki. Sobota, piątek. Przepraszam, Krzymiński, to nie piątek, tylko Krzymiński. Sobota, piątek. Chodzam Kułow. Camacho do Bejnarowicza, ale przechwyt piłki piłkarzy Piasta Żerniki. Kejta. Magusiak tutaj krótko z Magusiak i Alantiew, ale Sobota już i z kontrą wychodzą piłkarze Orła Lubawka. Zwolennik na Camacho, ściga się tam Junior Camacho potrafił uderzyć z 16 metra, Junior Camacho, Zwolennik i mamy tutaj spalonego. Mamy offside w wykonaniu piłkarzy Orła Lubawka. Piłkarze Orła domagali się od widzenia rzutu karnego przez arbitra. Dopatrzyli się tam zagrania ręką, ale oczywiście nie mamy tutaj rzutu karnego. I sędzia nie dopatrzył się przewinienia. Mamy spalony. I wybijać piłkę będzie Bartłomiej Guździoł, bramkarz, któremu udało się tutaj puścić w tym meczu tylko jednego gola.
Mojka przy piłce, Mojka. Poszedł tam jeden na jeden z szyszką Mojka. I za mocne dośrodkowanie Mojki, ale łatwo udało mu się poradzić z Tomaszem Szyszką. Za chwilę będziemy mieli dośrodkowanie w pole karne, tak? Sobota wybija przed linię 16 metra. I rzut rożny. Poszedł tam w pojedynek z Mateuszem Krzymińskim Ichor Alantiew i udało się wywalczyć rzut rożny. Na razie dominacja Piasta, Żyrniki w tej drugiej połowie zdecydowana. Piłkarze Waldemara Tesiorowskiego narzucili swoje warunki gry i zobaczymy, czy jeszcze Orłowi Lubawka uda się odwrócić wynik tego spotkania. Mamy obecnie 12 minutę drugiej połowy. Groźnie tam pod bramką Jaroszewskiego, bardzo groźnie, ale już sytuacja opanowana. Szyszka musiał i po nogach na aut dla drużyny Orła Lubawka. Junior Camacho. Junior Camacho chciał do zwolennika, ale nie udało się celnie podać, ale już piłka w rękach Orła Lubawka. I przerwana ta akcja przez piłkarzy Piasta Żerniki Keita. I faulowany Keita faulującym Bartosz Sobota. Sędzia mówił, że gramy na gwizdek, ale zmienił zdanie. Magusiak rozpoczął bez gwizdka. Ojan Kułow. Bejnarowicz. Camacho, mięciutko tam na szybkiego Dudę. Naciskał tam na bramkarza Piasta. Musiał, ale udało się dograć do lewej strony obrony. Mojka. Alantiew. Bicz ciągle przy piłce. Zejście do środka. I spokojnie piłkarze Piasta Żerniki rozgrywają piłkę. Magusiak. Stanuszek. Duda. I Duda niedokładnie do środka. Coś tutaj na razie nie może zatrybić ten silnik ofensywy Orła Lubawka. Czegoś to ewidentnie brakuje w tym momencie, ale mamy nadzieję, że ta sytuacja się odmieni podczas najbliższych minut. I przy piłce zawodnicy Orła Lubawka. Chociaż już to takcja przerwana przez Piast Żerniki. I 1-1 musiał 1-1 i wybroniona ta sytuacja przez bramkarza Piasta Żerniki. I z 5 metra rozpocznie Bartłomiej Guździu. Ale tutaj piękna akcja w wykonaniu piłkarza Orła Lubawka. I tutaj coś tam zaczyna już jakieś światełko nadziei jawić się w szeregach ofensywnych Orła Lubawka. Być może wkrótce zobaczymy zmianę w wyniku. Camacho na Dudę. Sobota, Duda. Camacho tam biegnie za piłką. I sędzia wraca do sytuacji z okolicy środka boiska, gdzie faulowany był jeden z zawodników Orła Lubawka. Mateusz Chrzymicki pewnie zdecyduje się posłać mocną piłkę w pole karne Piasta Żerniki. I tak się właśnie dzieje na Chodzam Kułowa. Ten składa się do strzału, ale nie udało się dojść do piłki. I już szybką kontrą wychodzą piłkarze Piasta Żerniki.
do Kejty chciał zagrać Mateusz Mojka, ale nie udało się. Akcja przerwana. Szyszko od autu. Zwolennik. Zwolennik poradził sobie z jednym rywalem. Zwolennik na Dudę troszeczkę za mocno, ale pomysł był bardzo dobry i należy pochwalić Zwolennika za właśnie w ten sposób chęć zakończenia i skontrolowania tej akcji. Mojka wyprzedzony przez Szyszkę. Zwolennik musiał. Zwolennik tam walczy z Miłoszem Głuskim. I kolejne dośrodkowanie. O mało niezakończone bramką. Przy piłce ciągle Orzeł Lubawka. Krzymiński napędzają tutaj akcję ofensywną piłkarza Orła. Kamaczo, dośrodkowanie. Ale nie miał kto zakończyć tego strzałem. I mamy aut dla ekipy Orła Lubawka. No, tak jak wykrakałem ten animusz i tą zmianę sytuacji, tak teraz właśnie zgodnie z tym piłkarze Orła Lubawka nabrali jakby troszeczkę wiatru w żagle i zaczęli tutaj zagrażać coraz mocniej bramce piłkarzy Piasta Żerniki. I wysoko naciska Junior Camacho tam w środku, ale nie udało się tutaj przechwycić tej piłki tym wysokim pressingiem. Alantiew na Mojkę, ale nie udało się Mojce przyjąć tego podania. Zmiana w ekipie Orła Lubawka. Boisko puszcza Kamil Duda, w jego miejsce Karol Królak. Karol powędruje na lewą obronę, a Mateusz Krzymiński został przesunięty przez trenera Jacka Fojnę na lewą pomoc. Krzymiński do Camacho. Camacho przyjął piłkę. Camacho do Krzymińskiego. Krzymiński dośrodkowanie w pole karne, ale przerywane przez Bartosza Bicza i kolejny rzut rożny. Dość dużo mamy kornerów w tym spotkaniu, trzeba przyznać, że tych akcji zakończonych rzutem rożnym jest coraz więcej. I prawie 200 oglądających mamy tutaj na naszej transmisji. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy dołączyli do nas niedawno. Królak tutaj w walce, Akejta, Królak. Stanuszek, Królak ofensywnie, Królak chciał się tutaj przedrzeć przez piłkarzy i przetarł się Karol Królak i faulowany Karol Królak. Bardzo odważne, bardzo dobre wejście tego zawodnika. Wywalczony faul i żółtą kartką napomniany zawodnik Piasta Żerniki z numerem drugim Miłosz Głuski. I będziemy mieli kolejne okazję do kolejnego dośrodkowania pod bramkę Piasta Żerniki. Tym razem piłkę dorzucać będzie Krzysztof Musiał. Dawaj, Krzysiu. Musiał i mieliśmy doskonałą sytuację do zdobycia gola. Do strzału składał się tam Junior Camacho, ale uprzedzony przez zawodnika Piasta Żerniki. Krzymiński do Musiał. Mięciutko w pole karne. Na Stanuszka tam, szukał tam Stanuszka, ale nie udało się to. Sobota, Stanuszek, Bejnarowicz, Stanuszek, Chodzankułow, Sobota, zamieszanie w polu karnym, Sobota, Bejnarowicz,
Keita. Królak na sobotę, sobota. Deszcz nam się rozpadał w Lubawce, sobota. Szyszka. Inną spokojnie do Królaka. Krzymiński. Krzymiński. Na Stanuszka. Stanuszek dośrodkuje, czy nie? Stanuszek. Udało się dorzucić Stanuszek do Szyszki. Rysiek, Bejnarowicz. I Chodżankułow tutaj ściga się o tą piłkę z Alantiewem, ale w ring piłka przy nogach bramkarza Orła. Karol Królak. I strata piłki piłkarza Orła Lubawka. A w natarciu piłkarze Piasta Żerniki. Szewczyk. I nieudana ta akcja. Nieudane odegranie do Marka Ludwiczaka. No, powiedziałem troszkę źle, bo nie deszcz, a troszeczkę grad nam pada w Lubawce. Takie drobinki gradu. Mamy nadzieję, że to szybko przejdzie. Szyszka w poszukiwaniu Camacho. No, coraz lepiej ta gra Orła wygląda w tej drugiej połowie. Dobre zmiany Camacho, dobra zmiana Królaka. Trzeba przyznać, że tutaj Jacek Fojna nie pomylił się, wprowadzając tych dwóch zawodników. I znowu pressing w wykonaniu piłkarza Orła. No, tutaj potnął się bramkarz Piasta przy piłce zawodnicy Orła. Sobota. Na Krzymińskiego. Krzymiński ma sporo miejsca, ma troszkę czasu. Krzymiński. I interweniuje z bramkarz Piasta Żerniki. Ale coraz bliżej tej bramki drugiej piłkarzy Orła Lubawka. Mojka będzie się tam ścigał z Chodżankułowem. Mojka. Jeden na jeden z Chodżankułowem. Mojka, Jaroszewski. Piłkę na rzut rożny. Wybija. Zobaczymy, czy jeszcze jakieś zmiany zobaczymy tutaj w ekipie Orła Lubawka. Mamy jeszcze na ławce chociażby Maciulewicza. Mamy Kaka nasypanego i bramkarza Fonfare. Aż szykuje nam się zmiana w ekipie Piasta Żerniki, a tymczasem dośrodkowanie rzutu rożnego i od 5 metra rozpocznie Damian Jaroszewski. Do wejścia na boisko szykuje się Jakub Mikuś. A na tablicy wyników ciągle 1-2. Zaraz zobaczymy, kto opuści boisko w ekipie Piasta Żerniki. Z tego co widzę, to boisko opuścił Mateusz Magusiak. I przy piłce Piast, ale już piłka w rękach Orła Lubawka. Sobota. Krzymiński tam lewą stroną. Krzymiński ma tutaj do kogo podać. Krzymiński namusiała, ale tutaj łapie piłkę kapitan drużyny Piasta Bartłomiej Guździoł. Odżankułow. Stanuszek. I tutaj przerwanie tej kiełkującej akcji, ale już znowu przy piłce Orzeł Lubawka. Zwolennik. Macza Zwolennik. Zwolennik na Camacho tam. Ale sparowanie piłki głową i piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza Piasta Żerniki.
Królak do Stanuszka. Chodzam Kułow. I Jaruszewski. Szyszka. Szyszka tutaj w dryblingu. Jeden na jednego z Mojką. Troszkę chaos w obydwu ekipach. Alantiew. Alantiew. I centymetry obok słupka bramki Orła Lubawka po strzale Alantiewa. Stanuszek na Krzymińskiego, ale ubiegł go tam obrońca Piasta. Bejnarowicz napędza akcję. Bejnarowicz musiał. Bejnarowicz. I od 5 metra wznawiać będą grę piłkarze Piasta Żerniki. Ja Państwa, przepraszam bardzo, wprowadziłem w błąd, bo boisko opuścił z tego, co widzę, Michał Szewczyk, a Mateusz Magusiak ciągle pozostaje na placu gry. Lekkie opady śniegu tutaj na boisku w Lubawce. Coraz niższa temperatura. Stanuszek. Jaroszewski na Krzymińskiego. Królak. Sobota do Camacho. Krzymiński. Krzymiński na Camacho. Camacho i trójkę atakują piłkarza Orła Lubawka. Musiał. Jest! Gol! I mamy drugą bramkę dla ekipy Orła Lubawka. Zdobywcą gola kapitan zespołu Krzysztof Musiał. I mamy wyrównanie na stadionie niemieckim w Lubawce. Orzeł Lubawka 2, Piast Żerniki 2. Drodzy Państwo, szykuje nam się to naprawdę bardzo emocjonująca końcówka tego spotkania. Orzeł Lubawka 2, Piast Żerniki 2 i będziemy mieli tutaj walkę do ostatnich chwil. Zdobywcą gola Krzysztof Musiał. Do wejścia na boisko szykuje się zawodnik grający z numerem 17, Jakub Kozyra. I gramy dalej, ale tutaj napędzenie mocno piłkarze Orła Lubawka będą wchodzić w kolejne minuty tej gry. I na pewno tanio skórę tutaj nie sprzedadzą. Szykują nam się tutaj bardzo emocjonujące minuty końcowe tego spotkania. Przypominam, wynik to 2-2 i zdobywcą dwóch goli Krzysztof Musiał. Piast Żerniki przy piłce, ale tutaj czujnie obrońca Orła Lubawka. Sobota, zwolennik już tam szuka z przodu Camacho, szuka Musiała i na Camacho ta piłka, ale przydarta przez środkowego obrońcę Piasta Żerniki. Przy piłce Piast. Mojka będzie pewnie szedł na dribbling, ile na jednego z Tomkiem Szyszką. Mojka, ale górą prawie Tomek Szyszka. I tutaj zamieszanie. I Mojka tutaj prawie przeszedł dwóch zawodników Orła, ale ten drugi dribbling zrobił już za linią końcową boiska. I od 5 metra wznowi Damian Jaroszewski. No, mamy tutaj bardzo zaciętą walkę. 2-2. Jest to wynik spotkania, jakie obecnie oglądamy. Ożywili nam się spacerowicze obserwujący mecz za ogrodzeniem boiska. Podziwiamy spacerowiczów, że chce im się spacerować, gdy są takie warunki atmosferyczne. I wracamy na boisko. Junior Camacho. Musiał.
chciał zagrać do Królaka, jak ze starych dobrych czasów. Znają się bardzo ci zawodnicy, ale już na tarciu Piast Żerniki. Przeszedł i udana interwencja Damiana Jaroszewskiego. Z 5 metra rozpocznie Orzeł Lubawka. No ale Piast Żerniki też tutaj będzie coraz bardziej atakował, bo ten ciężko wypracowany wynik, jaki utrzymali przez długą część meczu, czyli 2-1, rozbił się w pył w ciągu zaledwie jednej, a w trakcie zaledwie jednej akcji, chociaż ta bramka wisiała mocno w powietrzu i naprawdę tego się można było spodziewać. Camacho tam walczy z przodu. Camacho. Beach. Znowu Beach. Rozgląda się Karol Króla, gdzie tam piłka poleciała, ale udało się tutaj fizycznie sprawić, że wybił ją na aut zawodnik Piasta Żerniki. Królak. Mocno do przodu na Krzymińskiego i znowu piłka dla Orła Lubawka. Królak do Krzymińskiego. Krzymiński. Sobota. Ośrodkowanie do Musiała. I faulował Konrad Zwolennik. Od rzutu wolnego rozpoczną piłkarze Piasta Żerniki. Bicz do Guzdzioła. Guzdzioł mocno do przodu. Królak głową. Moje, krzyczy bramkarz Orła Damian Jaroszewski. I mocno do przodu. I od razu rozpoczną piłkarze Piasta Żerniki. Keita drybluje tutaj, chciał sobie poradzić z dwoma rywalami, ale powstrzymany przez Konrada Zwolennika. Piłka ląduje za linią końcową boiska. Także będzie mi rzut rożny dla ekipy Orła Lubawka. Oby tutaj piłkarze Orła nie stracili żadnego głupiego gola, żadnego przypadkowego trafienia. Nie zaliczyli zaś piłkarze Piasta Żerniki, bo to by na pewno nam zgasiło tę żyłową końcówkę i ostatnie minuty tego spotkania. I na rzut rożny wybije piłkę Damian Jaroszewski, bramkarz Orła Lubawka. Ciekawy jestem, czy trener Jacek Fojna skorzysta tutaj jeszcze z usług jakiegoś piłkarza dostępnego z ławki rezerwowych. Jest tam jeszcze fizycznie dobrze przygotowany Norbert Maciulewicz, a tymczasem rzut rożny dla piłkarzy Orła. I z linii bramkowej wybija piłkę Junior Camacho. I gdyby go tam nie było, tego Juniora Camacho, to raczej już by było mocno nerwowo. I byłby gol dla ekipy Piasta Żerniki. Trzeci z rzędu rzut rożny dla ekipy Piasta. No cóż, kibice Piasta myślą teraz pewnie, że jak nie teraz, to kiedy? Ale oczywiście dośrodkowanie i po raz kolejny interweniuje dobrze Damian Jaroszewski. I wychodzą z akcją piłkarze Orła Lubawka. Królak mocno tam pod nogi Kejty. I odskrzydlająca akcja piłkarzy Piasta. I trzecia bramka zdobywcą gola nominalny obrońca Artur Łuczkiewicz. No rozklepali tutaj bardzo ładnie piłkarze Piasta Żerniki i defensywę Orła. Trzy rzuty rożne, no i to się musiało, miało prawo się tak skończyć. Orzeł Lubawka 2, Piast Żerniki 3, ale
Wiem, że ekipa Orła Lubawka jest zdolna do bardzo dobrych końcówek spotkań. Chociaż naprawdę w tym spotkaniu podopieczni Jacka Fojny nie będą, po tym spotkaniu nie będą się czego mieli wstydzić. Mamy nadzieję, że to samo będzie można powiedzieć, widząc samą tablicę wyników, bo na razie tablica wyników jawi się nam tak, że mamy 2 gole po stronie Orła i 3 po stronie Piasta Żerniki. Stanuszek. Jaroszewski. Mocno Jaroszewski do przodu. Szyszka, Zwolennik na Bejnarowicza, szybki Bejnarowicz i rzut rożny dla zespołu Orła Lubawka. Krzymiński znowu będzie dorzucał piłkę w pole karne, gdzie w bramce stoi Bartłomiej Guździoł. Krzymiński i dośrodkowanie i wybija piłkę, ale jeszcze raz przy piłce Krzymiński miękko w pole karne, Guździoł wybija piłkę, tam jeszcze Sobota będzie zbierał i dośrodkowywał w pole karne, Chodzam Kułow i łapie piłkę Bartłomiej Guździoł, Chodzam Kułow po wyśmienitej sytuacji mogącej doprowadzić do tego, że Orzeł Bawka zdobyłby 3. gola. Około 7 minut zostało piłkarzom Jacka Fojny na odwrócenie tego wyniku. Jaroszewski broni pięknie w bramce. Interwencja nogami udana. Przy piłce ciągle Piast Żerniki. Walczy tam Rysiek Bejnarowicz o przejęcie tej piłki, ale piłka w rękach Piasta Żerniki. Naprawdę heroiczna walka piłkarz Jacka Fojny tutaj o doprowadzenie do dobrego wyniku. Kejta głową poza linię bramkową. Heroiczna walka podopiecznych Jacka Fojny o dobry wynik. Chcą się dobrze pokazać tutaj przed własną publicznością, chociaż trybuny są puste, ale jednak jest to mecz u siebie. Jaroszewski do przodu na Musiała, ale kolejna piłka przecięta przez środek obrony Piasta Żerniki. Camacho do przodu na Musiała. Musiał piętką. I pod kontrolą przebieg tej akcji Bartłomiej Guździoł. No już zaczynają piłkarze Piasta Żerniki grać troszkę na czas, co nie podoba się piłkarzom Orła. Kejta. I wycofanie na spokojnie do szeregów obronnych. I piłka w rękach Jaroszewskiego. Jaroszewski pewnie mocno piłkę pośle do przodu. Jaroszewski na Musiała. Camacho. I Camacho nie udało mu się podać do swojego partnera. Zdobywcego Lartu Różkę przy piłce przez chwilę. I wraca piłka. Posiadanie piłkarza Orła, ale tylko na chwilę, bowiem przejęcie piłki przez zawodników Piasta. Mojka przed szansą na zdobycie 4. bramki, ale daleko od słupka bramki, w której stoi Damian Jaroszewski. Do wejścia na boisko szykować się już za chwilę będzie Norbert Maciulewicz, wezwany przez trenera Jacka Fojny z rozgrzewki. 230 kibiców mamy tutaj na transmisji na żywo. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Krzymiński, Sobota.
Królak. Stanuszek. Jaroszewski, mocno do przodu Jaroszewski. I spalony na pozycji spalonej Krzysztof Musiał, zdobywca dwóch bramek dla Orła Lubawka. No, przez chwilę bardzo się cieszyli piłkarze i kibice Orła Lubawka z pewnością, bowiem ten wynik już napawał bardzo optymizmem, podejście do gry piłkarza Orła również, ale niestety póki co grę prowadzą znowu podopieczni Waldemara Tesiorowskiego. Zmiana w ekipie Orła Lubawka, boisko opuszcza Chlim Kożamkułow, a w jego miejsce Norbert Maciulewicz. Norbert Maciulewicz również wrócił do Orła Lubawka, do kadry Orła w przerwie zimowej i po tym czasie przygotowań trener Kacek Fojna daje mu szansę na wystąpienie na własnym boisku. Maciulewicz właśnie, ten piłkarz przy piłce. Maciulewicz niedokładnie do przodu w stronę Krzyśka Musiała. Około 3 minuty jeszcze regulaminowego czasu gry. Stanuszek. Sobota. Szyszka. Bejnerowicz tam naciska. Ofiarnie Bejnerowicz. Królak. Do Krzymina. Ale Sobota ubiegł go. Przedziera się tam Alantiew. Dośrodkowanie na Mojkę. Mojka przy piłce. Maciulewicz dribluje piłkę. Maciulewicz i niedokładnie na przodu Maciulewicz. I już pressing chcieli założyć piłkarze Orła, ale udało się piłkarzom Piasta wyprowadzić kolejną akcję. Kejta. Sam na sam Alantiew, Jaroszewski. I co to za sytuacja? Alantiewowi w takiej sytuacji nie udało się pokonać bramkarza Orła Lubawka, Damiana Jaroszewskiego. Jak to mówią, nie wykorzystania sytuacji lubią się mścić. No jakby taka się nie zemściła, no to która? Teraz leży jeden z zawodników Piasta, Żerniki, na murawie. Na murawie boiska w Lubawce. Jakub Mikuś, ale już wstał. I Królak do Stanuszka. Stanuszek do Jaroszewskiego, Jaroszewski do przodu na Camacho. Bejnerowicz, Camacho, Bejnerowicz, tam nas Krzymińskiego. Oj, stalowe płuca, ten człowiek się nabiega. No to już Krzymiński na początku w szeregach obronnych, teraz w pomocy, ale cały czas dynamicznie włączając się w akcję ofensywną. Orła Lubawka. Mojka, Kejta, Camacho. Czekamy na przebłysk indywidualnych umiejętności tego zawodnika. Musiał i akcja przerwana. Na razie głową w mur biją piłkarze Orła Lubawka podczas tych akcji. Jaroszewski, Camacho. Maciulewicz i faulowany zawodnik Orła. Szyszka do Zwolennika. Zwolennik.
dośrodkuje zwolennik. I od piątego metra wznowi bramkarz Piasta Żerniki. No na razie tutaj nie zapowiada nam się na zmianę tego wyniku. Spodziewaliśmy się tutaj szarży i ataku, mając ten remis, na to, żeby jednak te trzy punkty zostały w Lubawce. Szarża ataku na bramkę Bartłomieja Guzdzioła, ale jednak troszkę nam się ten scenariusz odwrócił i to Piast Żerniki prawdopodobnie z Lubawki wyjedzie z pełnym dorobkiem punktowym. Maciulewicz w pojedynku z Mojką. Arbiter główny do drugiej połowy dolicza co najmniej 3 minuty. Ale pamiętamy, drodzy Państwo, te końcówki, chociażby z Nysą Kłodzko, kiedy to w ostatniej akcji udało się Orłowi doprowadzić do wyrównania. Czemu nie mogło być tak dzisiaj? Ale tutaj mamy kolejna niecelna... Kolejny niecelny strzał Ihora Alantiewa. Szyszka. I tutaj chaotyczna już gra piłkarzy obydwu zespołów. Jaroszewski pewnie do przodu mocno. Jaroszewski do zwolennika. Zwolennik musi jakby się tu urwać. Musiał. Może to jest ten czas, może to jest ten moment. Musiał. Do soboty. Sobota. Na Bejnarowicza. Sobota. Sobota. Krzymiński. 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 Pojedynku się tam z rywalem. Krzymiński. Bejnarowicz przepuścił tę piłkę. Camacho. I faulowany Horalantiew. I Karol Królak otrzyma jeszcze żółtą kartkę w tej akcji. I kolejna zmiana szykuje się w ekipie Piasta Żerniki. Na boisku zamelduje się, jeżeli starczy jeszcze czasu, Konrad Makar. I rzut wolny wykonywać będą piłkarze Piasta Żerniki. Czy starczy jeszcze czasu podopiecznym Jacka Fojny na to, żeby odmienić losy tego spotkania? No zobaczymy. Nakładka, Szyszka, wszystkie siły zaangażowane w atak na bramkę Piasta Żerniki. Jaroszewski mocno do przodu. Maciulewicz, wygarnięta mu ta piłka sprzed nosa Maciulewiczowi. Szyszka głową do Jaroszewskiego. Jaroszewski mocno już do Królaka. Królak. Krzymiński. I out dla ekipy Orła Lubawka. Jedna z ostatnich akcji tego spotkania. Królak. Komu zagra Królak? Sobota. Dribluje piłkę Sobota. Ciągle Sobota przy piłce. I koniec spotkania. Arbiter główny kończy mecz 21. kolejki. Mecz kończący 21. kolejkę 4. ligi pomiędzy Orłem Lubawka a Piastem Żerniki. Niestety Orłowi Lubawka nie udało się zdobyć punktów w tym pojedynku, ale jednak możemy być zadowoleni z gry podopiecznych Jacka Fojny, ponieważ mecz był zacięty do samego końca tego spotkania. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za udział w naszej transmisji i zapraszamy serdecznie do kolejnych meczy, do śledzenia wyników Orła, kibicowania Orłowi i do kolejnych meczy, które będziemy transmitować za pośrednictwem narzędzia, którym jest Facebook Live. Dziękujemy bardzo serdecznie. Kłaniam się Państwu za kamery pan Ryszard Bizoń i za mikrofonu Rafał Czura. Dziękujemy, życzymy miłej niedzieli i dobrej resztki tego weekendu.